Najnowszy sondaż. PiS wygrywa, ale nie rządzi. Sondaż. PiS wygrywa, ale nie rządzi. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 33,2% głosów. Wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Według badania w głosowaniu w tym tygodniu udział wziąłby co drugi badany. Kto na czele stawki? Najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość 33,2% głosów. Drugi wynik ma Koalicja Obywatelska 26,1%. Podium z rezultatem 10,6% głosów zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni. Dalej plasują się Lewica 6,2%, PSL Koalicja Polska 6% i Konfederacja 5,8%. Rozkład mandatów w Sejmie. PiS wygrywa, ale nie rządzi, to najkrótszy wniosek z najnowszego sondażu, wskazuje Dziennik Gazeta Prawna. Dziennik zwraca uwagę, że najlepiej widać to nie w samych wynikach badania, ale w podziale na mandaty, jakiego dokonano, wykorzystując kalkulator doktor. Habilitowany. Jarosława Flisa. Według gazety PiS miałby 200 mandatów, KO 153, a ugrupowanie Polska 2053 Szymona Hołowni 50. Trzy pozostałe ugrupowania, które przekroczyłyby próg wyborczy z OK. 6%. Wynikiem, Lewica, PSL i Konfederacja, mają od 18 do 21 głosów.